Dziś jest dzień, w którym wspominamy ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny. Całe piękno i wdzięk Maryi był dla Pana. To jest zasadnicza, duchowa treść tego wspomnienia. Piękno, wdzięk Maryi jest dla Pana. Patrzymy na Maryję i widzimy w niej tą, co żyje tak, by wszystko było ukierunkowane na Boga, należało do Niego. Wspominamy w liturgii to, jak Maryja została ofiarowana Bogu przez swoich rodziców Joachima i Annę w świątyni jerozolimskiej. To było czymś takim jak to, co uczyniła inna Anna, matka proroka Samuela, ofiarując swojego syna na służbę Bogu w przybytku, w którym objawiła się Jego chwała. Tak samo też wiele lat później Maryja i Józef zanieśli nowonarodzonego Jezusa do świątyni, żeby ofiarować Go Panu. Nie mamy żadnych przesłanek w Ewangelii o tym wydarzeniu ofiarowania Maryi. Pierwsi chrześcijanie zostawili nam jednak piękną tradycję w tak zwanej protoewangelii Jakuba, opisując bardziej literacko niż historycznie to, jak wyglądało dzieciństwo Matki Najświętszej. Ta tradycja jest bardzo cenna, daje wspaniałe świadectwo wielkiej miłości do Maryi, opowiada o jej życiu z jednej strony zwyczajnym, a z drugiej strony bardzo niezwykłym. Kościół włączył to wydarzenie ofiarowania Maryi do liturgii, najpierw w Jerozolimie, gdzie w 543 roku poświęcono Bazylikę Najświętszej Maryi Panny na pamiątkę ofiarowania. W XIV wieku święto przeszło na zachód, gdzie jego liturgiczne obchody ustalono na 21 dzień listopada. Różaniec jest modlitwą, w której ponawiamy nasze ofiarowanie Panu wszystkiego, czym żyjemy. Ofiarujemy Bogu nasze intencje, tych, co potrzebują naszego wsparcia, ale też oddajemy, ofiarujemy Bogu pokornie samych siebie. Maryja wspomaga nas na tej drodze. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy.